Na rysunku przedstawiono wykres pewnej funkcji f. Maksymalny przedział, w którym funkcja f jest rosnąca, to. Zobaczmy na wykresie, u nas funkcja jest rosnąca od tego miejsca do tego miejsca. Gdy określamy maksymalny przedział, w którym funkcja jest rosnąca, mamy na myśli x. Dla jakich x? Dla x z jakiego przedziału nasza funkcja jest rosnąca? No i zobaczmy, pierwszym x, dla którego funkcja zaczyna rosnąć, to jest liczba minus 3. A ten wzrost się kończy tutaj na zerze, na x równym 0. Czyli funkcja rośnie w przedziale domkniętym od minus 3 do 0. Szukamy takiej odpowiedzi, to jest odpowiedź D.